września. W ubiegłym tygodniu w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach został uruchomiony punkt szczepień populacyjnych. Dziś właśnie o nim Tomasz Sternel. Dzień dobry. A moim gościem jest Joanna Musiałkiewicz, naczelniczka Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu w starostwie. Witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim o szczepieniach, to najpierw o punkcie. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że on w ogóle powstał i dlaczego w Grzymysławicach? No punkt powstał dlatego, że w całym kraju z końcówką marca zaczęły tworzyć się właśnie takie punkty szczepień populacyjnych. Tak naprawdę zaczęło się to od decyzji też na szczeblu wojewódzkim, kiedy zostaliśmy zobligowani jako powiat wrzesiński, oczywiście wpisując się w różnego rodzaju ramki dotyczące liczby mieszkańców, zostaliśmy zobowiązani do utworzenia dodatkowego punktu szczepień populacyjnych, który miał być właśnie takim punktem masowym, który zdeklarowałby wyszczepialność na konkretnym poziomie. Dlaczego Grzymysławice? No Grzymysławice dlatego, że jak zrobiliśmy taką burzę mózgów, gdzie najlepiej byłoby to zrealizować, uwzględniając oczywiście planowaną wyszczepialność, którą zdeklarowaliśmy na poziomie do 3000 tygodniowo, analizując natężenie ruchu i dostępne zasoby lokalowe i zaplecze, no to Grzymysławice jakby tutaj wygrały bezapelacyjnie. Jest to duży obiekt, który przy swoim normalnym funkcjonowaniu i też pewnego rodzaju zdalnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o szkolenia, spełnia wymogi, warunki dla takiego miejsca na ten moment. Oczywiście duży parking, który też być może jest to niedoceniane, natomiast no jest to wartością samą w sobie. Tak, dokładnie. No, wyobraźmy sobie Państwo, że mielibyśmy nagle wjechać w centrum Wrześni. Dokładnie, 300 osób w ciągu 10 godzin miałoby się przewinąć gdzieś w centrum Wrześni. To byłby problem komunikacyjny. Generowałby też pewnie opóźnienia w dotarciu do samego punktu. Sama odległość od Wrześni nie jest wcale taka duża, a też zwracam uwagę, że do punktu przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko powiatu wrzesińskiego, bo każdy obywatel Polski i nie tylko. Każdy, kto ma nadany PESEL i się zarejestruje przez stronę ministerialną na portalu Szczepimy się, może zostać zaszczepiony w Grzymysławicach. Także problem z dotarciem myślę, że nie istnieje. Jest to budynek parterowy, co też ma swoje korzyści, o czym powiedzieliśmy sobie przed wejściem do studia, prawda? Tak, tak, dokładnie. I to też jest ogromny atut. W poprzednim tygodniu pojawiły się osoby na wózkach inwalidzkich i tutaj nie ma żadnych barier architektonicznych, są szerokie wejścia, nie ma żadnych progów. To też na pewno jest komfort dla tych ludzi. Ten punkt ruszył nie bez problemów. Proszę powiedzieć, czym te problemy były spowodowane? No największym problemem, który pojawił się na samym końcu, no to jest kwestia dostaw szczepionek. Bo tak naprawdę cały kwiecień pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technicznymi. Samo jakby stworzenie miejsca, to nie było to łatwe, ale przebiegło zgodnie z planem i byliśmy gotowi tak naprawdę już 26 kwietnia, by ruszyć. Były ustalone zespoły szczepienne i taką gotowość zgłosiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego. Dalej pojawiła się informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia, że 4 maja dojadą szczepionki, zostały zaplanowane szczepienia, umówieni pacjenci. Natomiast szczepionki nie dojechały 4, dojechały dzień później. Dokładnie, szczepionki dojechały 5 maja, stąd cały dzień opóźnienia w starcie. I tak naprawdę będziemy co tydzień troszkę drżeć, czy one terminowo dojadą, bo dostawy są regulowane w cyklu tygodniowym i myślę, że co tydzień jakaś taka adrenalina będzie nam towarzyszyć. I niepewność. I niepewność, tak. No nie mamy na to wpływu, szczepionki są zamówione, grafiki dostosowane do tego, żeby szczepić i pracować. W poprzednim tygodniu wyszczepiliśmy zgodnie z planem 1000 osób. Przez 4 dni, cały weekend, prawie po 12 godzin zespoły pracowały. Myślę, że przebiegało to już sprawnie, bo pierwszy dzień zawsze jest trudny. Gdzieś pomimo wszystko przebiegł on dosyć sprawnie. Od której godziny do której, proszę powiedzieć, te szczepienia się odbywają? To różnie to wygląda. Na przykład w weekend pracowaliśmy od 8 do 20. Z kolei pierwszy dzień od godziny 12 do 20. Także to jest troszkę ruchome, natomiast jakby jest to wcześniej dopasowane do tego, jak są zapisani pacjenci. Jak ta akcja szczepień będzie przebiegała w tym tygodniu? Czy to już wiemy? Nie, tak. Mówimy przede wszystkim o niepewności związanej z dostawą szczepionek i ja myślę, że to jakby wpływa na każdy kolejny wasz ruch. Tak, dokładnie. Punkt ma działać od jutra, od wtorku do piątku z planowanym wyszczepieniem 1000 osób. Szczepionki mają dojechać.
Jakie? W pierwszym tygodniu to była AstraZeneca i Moderna. Co wiemy o tych kolejnych dostawach? Na ten tydzień również jest AstraZeneca i Moderna. Większość z dostawy to jest Moderna. Co z innymi szczepionkami, innych firm? Na ten moment mamy wiedzę o tym, że w kolejnym tygodniu również będziemy szczepić Moderną. I tak naprawdę do końca maja. Co dalej? Być może pojawi się szczepionka Pfizera, ale to jest wszystko gdzieś jeszcze nie jest dopięte, więc na ten moment głównie Moderna. Czy organizacja tego punktu była dużym wyzwaniem? Bo jakby nie możemy sprowadzać tylko tego do zespołów szczepiących. No to byłoby niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe w stosunku do strażaków, do wolontariuszy, do osób, które po prostu tam są na miejscu, jakby kierują tam ruchem. To było duże wyzwanie? Myślę, że tak. Że nie było to proste, bo przede wszystkim nowe, niespotykane dotąd i wiążące się tutaj z takim towarzyszącym nam strachem, może obawą o to, że chcemy, aby ci ludzie zostali wyszczepieni z komfortem, żeby byli dobrze obsłużeni, przede wszystkim terminowo. No szereg takich logistycznych problemów, które po drodze się pojawiały, oczywiście też warunki, które postawił sanepid, konieczność zakupienia choćby lodówek, czy dostępu do wody. No samo jakby też w trakcie zmieniliśmy koncepcję, jak ma wyglądać samo stanowisko szczepiące, pierwotnie tak, później w trakcie wiele rzeczy nam ewoluowało, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na burze mózgów. Tutaj bardzo duże zaangażowanie właśnie już przy samym starcie, to ochotnicze straże pożarne, które poprosiliśmy o kierowanie ruchem, to na samo jakby już pracę w punkcie szczepień, to też ogromna, fajna, dobra robota. Zespoły szczepienne też ogłosiliśmy taki trochę wolny nabór. No bo właśnie, powiedzmy sobie, kto szczepi, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Nie są to osoby w każdym razie przypadkowe. No nie są to osoby przypadkowe, na pewno nie. Są to osoby, które mają do tego kwalifikacje, ale no zasoby szpitala powiatowego na tak duże przedsięwzięcie, aby też zachować ciągłość pracy placówki, no nie były wystarczające, żeby, że tak powiem, pociągnąć tak duże przedsięwzięcie, które no do 3000 szczepionek tygodniowo, to jest naprawdę, jest co robić. Zgłosili się do nas w takim otwartym naborze farmaceuci, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne. Część tych osób została już zaangażowana, już część z nich szczepi. Też personel szpitala powiatowego na tyle, na ile było to możliwe do pogodzenia z obowiązkami zawodowymi w szpitalu. Więc tutaj konieczność połączenia iluś naczyń, żeby to zaczęło działać, to był największy problem. I cały czas, za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy i już tak dobrze to ruszymy, okej, jak to ruszy, to nam się coś nam się rozwiąże. I dzisiaj dopiero i aż 4 dniach pracy punktu szczepień, myślę, że mogę powiedzieć i zgodzą się ze mną osoby, które też tutaj pracują, przy tym, że się udało. No bo właśnie, ja to zresztą mogę potwierdzić. Byłem w Rzymysławicach, mieliśmy okazję rozmawiać. Rozmawiałem także z ludźmi, którzy się tam szczepili. Oni bardzo chwalili organizację, to jak te szczepienia przebiegają, że szybko, że sprawnie. Do pani te sygnały też docierają? To znaczy, nie widzę słabych punktów. Oczywiście no, zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ktoś tam jest niezadowolony, bo musi wypełnić ponownie kwestionariusz, czy gdzieś tam no, niewielkie opóźnienie. No, każdy z nas ma różną tolerancję, natomiast myślę, że już w tych kolejnych dniach te opóźnienia nie były większe niż kilkuminutowe, a czasem zdarzało się, że ktoś z wyprzedzeniem. To myślę, że... No to jak weźmiemy pod uwagę to, w jakich kolejkach oczekiwali ludzie w weekend majowy za tym, żeby się zaszczepić, no to jakby mamy najlepsze porównanie. Tak, tak. No przynajmniej te 4 dni pokazały, że jeżeli kolejka była, to liczyła ona kilkanaście osób i głównie dlatego, że niektórzy przyjeżdżają z większym wyprzedzeniem, chcą wejść i chcą wypełnić kwestionariusz. Wiele osób zdarzało się też, że przyjeżdżali wcześniej zobaczyć punkt, bo mamy umówione szczepienie za kilka dni, więc... Można i tak. Można i tak, dokładnie. Pani już się zaszczepiła, czy jeszcze nie, że tak zapytam? No ja oczekuję na szczepienie, mam umówiony termin, zarejestrowałam się zgodnie z terminem przypadającym dla mojego rocznika. Obaw w związku ze szczepieniem? Pani nie ma, pani ma? Jak to wygląda? Pani jest przekonana, że to jednak pomaga? Ja myślę, że chyba więcej pożytku niż szkody jest z tego szczepienia. No, czy będzie ono miało efekt, nie mogę powiedzieć, jeżeli się nie zaszczepię. Z drugiej strony zawsze jest ta niepewność i nie wiemy, co by było, gdy się ktoś nie zaszczepi. Zgoda. Także tak zdecydowałam się zaszczepić i
No to co, wypadałoby zaprosić do Grzymysławic. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, co trzeba zrobić, by zaszczepić się właśnie tam? By zaszczepić się w Grzymysławicach, należy się zarejestrować za pośrednictwem ogólnokrajowych dostępnych metod. Jest to strona Szczepimy się, jest to bezpłatny SMS bądź infolinia. Nie prowadzi się zapisów bezpośrednio w punkcie. To jest niemożliwe do zrealizowania przy tak dużej skali szczepień. Natomiast terminy będą sukcesywnie się pojawiały, tak jak mówiłam o tych dostawach. Do końca maja wiemy, że będą szczepionki i że one już jakby zostaną zapewnione dla tego punktu i terminy już są i należy śledzić i czekać. Trzymajmy kciuki za te dostawy, aby one były terminowe i na czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Musiałkiewicz, jedna z wielu osób, która koordynuje pracę punktu w Grzymysławicach. Dziękuję pięknie. 93,7 Radio Wrzesień. Najlepsze, bo lokalne.